Witajcie kochani, tradycyjnie w niedzielę Twoja wiadomość. Kto chce Ci przesłać za moim pośrednictwem wiadomość i jaka ona będzie? A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przesłanie, o jasny przekaz. Kto chce Ci przesłać wiadomość i czego ona będzie dotyczyć? Kto chce Ci przesłać wiadomość i czego ona dotyczy? Czy jaka to będzie wiadomość? No to patrzymy, kochani. Kto chce Ci coś przekazać za moim pośrednictwem? Kochani, ktoś, z kim byliście w związku, gdzie było dużo ruchu, gdzie był dom, gdzie była rodzina, gdzie byliście razem, gdzie cieszyliście się sobą, ale jednak coś się wydarzyło i ta osoba ma w stosunku do Ciebie ogromne wyrzuty sumienia. No i teraz zobaczmy dalej. Ten ktoś, no niestety, bardzo Cię zranił. Ten ktoś wie i zdaje sobie sprawę, że nie było równowagi, że nie było wymiany energii, że jedyne, co zrobił, to był ogromny ból dla Ciebie. Ten ktoś mógł Cię zranić w momencie, kiedy wprowadził w Waszą relację osobę trzecią. Tutaj wygląda na to, że wydarzyła się zdrada. Ta osoba była bardzo ostra w słowach. Ta osoba raniła również słowem. I co byś chciał przekazać, czy chciała? Nie wiem, czy to będzie dla Was pocieszeniem, kochani, ale ta osoba powiedziała, że opuściła jakąś sytuację ciężkim sercem i również teraz ma złamane serce. Że tą osobę za to, co Tobie zrobił, czy zrobiła, dotknęła również karma. I ta osoba mówi, że wie, jak Ty cierpiałaś, bo dokładnie to samo cierpienie ta osoba teraz przechodzi. I ta osoba chciała Ci powiedzieć, że zdaje sobie sprawę z tego, ile przeszkód musiałaś pokonać, jak Ci było ciężko, jaki ciężar ze sobą nosiłaś. Bo teraz może to doskonale zrozumieć. I ta osoba chciała Ci powiedzieć, że jest w ogromnej energii braku, że straciła całą siłę, pewność siebie, że straciła miłość do siebie. Bo w tym momencie, kiedy jej zadano ból, zrozumiała, jaki ból zadała Tobie. I wie doskonale, że to, w jakim stanie teraz się znajduje, to jest spowodowane przez karmę. Ta osoba prosi Cię o szansę. Ta osoba chciałaby Cię prosić o szansę. Teraz jest pytanie, kochanie. Czy tylko dlatego, że ktoś ją, jego zostawił, złamał mu serce? Czy on chce tej szansy i wyrówna Ciebie jako opcję? Bądź też rzeczywiście dużo zrozumiała i chce tej szansy. No to zobaczmy dalej. Chcę szansy z Tobą na szczęście. Może być tak, że się niebawem ta osoba do Ciebie odezwie. Co jeszcze chcę przekazać ta osoba? Że właściwie już dokona wyboru, czy dokonała wyboru. I
chce wybrać Ciebie. To prawda, jeszcze bije się z myślami, jeszcze jest wewnętrzna walka. Jeszcze jest energia sabotażu. Ale ta osoba ma nadzieję, że dostanie tą szansę od Ciebie i będzie mogła wszystko naprawić, co zrobiła nie tak. Kochani, to jest dzisiejsza wiadomość. Buziaczki i miłego wieczorku. Mua.